Broń masowej zagłady jest realnym zagrożeniem. Dla Saddama Husseina posiadanie takiej broni jest wyjątkowym atutem. Mogą dostarczyć tę broń terrorystom. Jest tylko kwestią czasu, kiedy międzynarodowy terroryzm będzie miał do tego dostęp. Źródło. Źródłem informacji był naoczny świadek, iracki inżynier chemii, który nadzorował jedno z tych urządzeń. Kerverball był im niezbędny do uzyskania poparcia dla wojny. Bez jego informacji wojna by nie wybuchła. Przedstawiamy wam fakty i wnioski w oparciu o solidny wywiad. Kulisy. Wiadomo, że jest wrodzonym kłamcą, nie mającym odrobiny wstydu. Zadziwiające było to, że Rafit opowiadał już gorsze kłamstwa, ale dopiero to niewielkie kłamstwo rozpętało łańcuch wydarzeń, które w końcu doprowadziły do wojny w Iraku. Mogą w miesiąc wyprodukować wystarczająco dużo komponentów do broni biologicznej, by zabić tysiące ludzi. Rozgrywający. Powinienem podać się do dymisji, zrezygnować, odejść, umyć od tego ręce i uciec od tej afery. Wiedziałem, że jeśli zostanę, nie będę mógł się swobodnie wypowiadać. Stałem się persona non grata. Twierdzenie, że autoryzowaliśmy czy kazaliśmy naszym agencjom wywiadowczym to wszystko spreparować, jest absurdalne. Wyłącz kamerę. Oddaj. Dlaczego ten facet jest chroniony przez Federalną Służbę Wywiadowczą BND i rząd niemiecki? Nie wolno wam. To koszmarna historia, która miała bardzo poważne konsekwencje. Człowiek, który okłamał świat. Dokument nasz opowiada historię znaną dotąd niewielkiemu gronu osób. Szukamy pewnego Irakijczyka, zdrajcę, przez którego świat wplątał się w wojnę w Iraku. Jego zeznanie stało się kluczowym fragmentem przemówienia amerykańskiego sekretarza stanu Colina Powella, nakłaniającego do wojny w Iraku. Saddam Hussein posiada możliwości produkowania broni biologicznej na wielką skalę. Szukamy człowieka, który dostarczył Powellowi szczegółowych informacji o tajnym arsenale broni biologicznej w Iraku. Wieści o nim docierały z safe house'ów niemieckiego wywiadu do najtajniejszej siatki CIA, a stamtąd do sekretarza stanu i samego prezydenta. Wiemy, że od końca lat 90. Irak posiada kilka laboratoriów broni biologicznej. Wystarczy jedna fiolka, jeden kanister i jeden samolot do naszego kraju, by jednego dnia spowodować niewyobrażalną zagładę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by taki dzień nigdy nie nastąpił. Ścigamy ducha. Jednak jesteśmy zdecydowani go odszukać. Wydaje się, że zszedł do podziemia. Zaczęliśmy nasze poszukiwania agenta Kerfball od niemieckiego Centrum Uchodźców. W grudniu 1999 roku przekroczył bramę centrum, by poprosić o azyl. Wkrótce został przeniesiony. Był irackim inżynierem i niemieckie służby natychmiast się nim zainteresowały.
Dostarczył interesujących i szczegółowych informacji. To były generał CIA, bezpośrednio mianowany przez prezydenta Busha do odszukania arsenału po wojnie. Zapoznał się z wszystkimi tajnymi raportami z przesłuchań Kerwbola przez Niemców. Jest sporo materiałów potwierdzających jego wiarygodność, ponieważ pracował w miejscach, gdzie mógł wiele rzeczy zaobserwować. W swoich safe house'ach w Monachium i Norymberdze Federalna Służba Wywiadowcza BND rozpoczęła serię przesłuchań Kerwbola. Zainteresowali się nim, bo twierdził, że coś wie o przemyśle zbrojeniowym. Nie wiedzieliśmy, co robi Saddam, dlatego wszystkie służby wywiadowcze Europy rzuciły się na irackiego zdrajcę. Nie wiedzieliśmy, co Saddam knuje. A Kerwbol wydawał się wiedzieć. Niemieckie raporty pokazują, że posiadał szczegółową wiedzę o arsenałach zabójczej broni zgromadzonych w niepozornych budynkach w pobliżu stolicy Iraku. Była to broń zagłady cywilizacji w rękach nieodpowiednich ludzi, którzy mogli zniszczyć całe społeczności. Dlatego staraliśmy się gromadzić informacje. W USA niezwykle ceniono fakt, że coś się znalazło. Dla niemieckiej służby wywiadowczej BND raporty Kerwbola znaczyły, że mogą dostarczyć kolegom z CIA coś, czego Amerykanie najbardziej pragnęli – wglądu w najtajniejszą broń biologiczną produkowaną w Iraku. Iracki uchodźca, źródło tej wiedzy, doskonale się do tego nadawał. Zaledwie po 3 tygodniach po pobycie w centrum uchodźców przeniesiono go do tego idyllicznego miasteczka położonego w pięknej okolicy. Zamieszkał we własnym mieszkaniu opłacanym przez niemieckie służby. Namierzyliśmy to mieszkanie. Jednak człowieka o kryptonimie Kerwbol tam nie było. Zapukaliśmy do sąsiadów. Witamy. Mamy tu pewne zdjęcie. Tak, znam go. Mieszkał tuż obok, w tamtym mieszkaniu. Bardzo szybko się wyprowadził. Rano jeszcze był, po południu już go nie było. W centrum uchodźców inni Irakijczycy tkwili całymi latami. Jednak żaden z byłych znajomych Kerwbola nie zgodził się wystąpić przed kamerami, by nie narazić siebie i krewnych w Iraku. Dowiedzieliśmy się, że prawdziwe nazwisko Kerwbola to Rafid i że całkiem nieźle mu się żyło. To był luksusowy apartament z drogim komputerem, telewizorem, komórką. Miał wszystko. Byłem tym zaskoczony. Jestem również uchodźcą. Dlaczego właśnie on dostał takie przywileje? Mówił, że otrzymał pieniądze od rządu niemieckiego, by kupić sobie wszystko, czego potrzebuje. Opowiadał, że jest inżynierem chemikiem, ale nie podał, czym się zajmował. Tylko, że brał udział w ważnych przedsięwzięciach państwowych. Rafid już tu nie mieszka, jednak odszukamy go, by zapytać, czy zdaje sobie sprawę, jaką rolę odegrał w rozpętaniu wojny. To poważna sprawa. Gdyby nie jego informacje, wojna by nie wybuchła. Ten reporter szuka Kerwbola od 2,5 roku. Pracuje dla Der Spiegla, jednego z wiodących pism europejskich.
Zgłosiłem się do szefa i oświadczyłem, że jeśli nie znajdziemy faceta, który w końcu znalazł się przecież w Niemczech i tu dostarczył informacje wywiadowi, wywołując wojnę, to możemy równie dobrze palnąć sobie w łeb, bo przestaniemy się liczyć jako poważne pismo. Przez lata tylko parę osób wiedziało, jaką rolę odegrał Rafit. Jednak w mrocznym świecie wywiadu reporterzy dogrzebali się do kryptonimu Curveball i pewnego dnia, 5 lat po wojnie, fotograf Der Spiegla potajemnie stara się zrobić zdjęcie mężczyźnie kryjącemu się pod kryptonimem Curveball. Obawialiśmy się, że po tej przeprowadzce już nie natrafimy na jego ślad. Udało im się jedynie zrobić kilka niewyraźnych fotografii, ale Rafit nic nie chciał zdradzić reporterowi Der Spiegla poza jednym, co istotnie zaprzątało mu myśli. Powiedział, że nigdy nikomu nie wspominał o broni masowego rażenia. Czyżby Rafit nigdy nie poinformował agentów niemieckich o groźnej broni? Odpowiedź na to pytanie znajdowała się w siedzibie niemieckiej agencji wywiadowczej w Pulach. Jednak pracownicy niemieckiej służby wywiadowczej BND nie chcieli nam pomóc. Nie dano nam zgody na filmowanie budynków i odmówiono wywiadów oraz informacji na temat Curveballa. Wobec tego staraliśmy się ominąć biura centrali. Odkryliśmy, że szczególnie jeden agent był odpowiedzialny za przesłuchania Curveballa. Niestety nie odpowiedział na nasze próby kontaktu. Postanowiliśmy więc odwiedzić go w domu. Hello. Hello. Witam. Jestem z telewizji duńskiej. Znajdzie pan chwilę na rozmowę? O czym? Podobno zetknął się pan z Curveballem. Przesłuchiwał go pan. Przykro mi, nie mogę o tym rozmawiać. Tylko kilka pytań. Gdyby tylko mógł mi pan powiedzieć, kim był ten człowiek. Musi pan zapytać innych. Dlaczego? Nie wolno mi. Nie wolno panu o tym mówić? Ale tylko kilka pytań. Nie. Dziękuję. Do widzenia. Kilku niemieckich agentów prowadziło przesłuchania. Po długim namyśle jeden z nich zgodził się ujawnić wszystko pod warunkiem, że go nie sfilmujemy ani nie nagramy głosu. W ciągu 1,5 roku ponad 50 przesłuchań zostało przedstawionych w ponad 100 raportach. Nowe źródło opowiedziało agentom o tajnym urządzeniu na kilku ciężarówkach, które miało posłużyć do produkcji jednego z najgroźniejszych komponentów broni biologicznej. Tam miała się znajdować tajna broń iracka. Oficjalnie był to magazyn zboża irackich rolników. Według niemieckich raportów w czasie przesłuchania Curveball ujawnił, że była to przykrywka. Ciężarówki wykorzystano do skonstruowanego przez niego urządzenia. Na przyczepach znajdowało się laboratorium produkujące najstraszliwsze trucizny na świecie. Otrzymaliśmy bardzo szczegółowy opis konstrukcji tych ciężarówek, jak były przemieszczane i gdzie trzymane. Curveball opisał barwnie i szczegółowo dramatyczny wypadek, który wydarzył się w trakcie produkcji broni. Były ofiary śmiertelne i ranni. 12 ofiar pochowano w metalowych trumnach, ponieważ ciała były zbyt zakażone, aby je pochować w trumnach drewnianych. Opis wypadku i inne relacje przekazano CIA, a następnie reszcie świata.
Był również na miejscu wypadku w 1998 roku. 12 techników zmarło po zetknięciu się z groźnymi komponentami. Produkcja zawsze zaczynała się w czwartki o północy. Szukamy człowieka, którego opowieści były powtarzane przez najpotężniejsze osoby na świecie. Nasze nieustanne poszukiwania zaprowadziły nas do jego nowego adresu w Niemczech. Założył rodzinę i wprowadził się tu niecałe pół roku temu. Zniknęli w ciągu nocy. Z dnia na dzień. Syn bawił się z ich synem, a następnego dnia już ich nie było. Zniknęli w nocy. Nikt nie wiedział, co się stało i gdzie się podział. Mówiono, że ktoś go szukał i musiał szybko uciekać. Sąsiedzi zauważyli, że Rafit jest bardzo ostrożny. Zawsze się oglądał, czy ktoś za nim nie idzie. Był bardzo ostrożny. Dlaczego tak szybko zniknął? Kogo się bał? Nasze tajne źródło z BND powiedziało, że jego zachowanie zaniepokoiło agentów już w czasie przesłuchań. Był niestabilny, sprzeczał się z agentami. Co gorsza, zaczął się wycofywać i zaprzeczać temu, co już powiedział. W końcu odmówił nawet spotkania. Dotarło to do amerykańskich agentów pracujących na terenie Niemiec. Ostrzegli CIA w Stanach, że wiarygodność Curveballa jest niepewna i nikt nie może potwierdzić jego relacji. Źródło informacji jest problematyczne, nikt nie może potwierdzić jego raportów. Należy wstrzymać się z wykorzystaniem tych informacji dotyczących tak kluczowych spraw i dokładnie je rozważyć. Ludzie, którzy często mieli do czynienia ze zdrajcami, byli podejrzliwi i nie chcieli brać odpowiedzialności za Curveballa. Umyli ręce i stwierdzili, że nie chcą z nim mieć do czynienia i nigdy mu nie wierzyli. Po półtorarocznych przesłuchaniach wszystkie raporty znalazły się w rękach CIA, a dzień we wrześniu 2001 roku zmienił świat na zawsze. Niezależnie od tragedii, podział polityczny świata zachwiał się w posadach. USA było w szoku. Prezydent amerykański podzielił świat na dwie strony. Jesteście z nami, albo po stronie terrorystów. Kilka miesięcy po tragedii, wojna w Iraku jest najważniejszym tematem w Białym Domu. Takie państwa tworzą oś zła, zagrażają pokojowi na świecie, szukając broni masowej zagłady. Niemieckie raporty z przesłuchań odegrały kluczową rolę. Mimo że minęły miesiące od ostatniego przesłuchania, raporty zaczęły w Stanach żyć własnym życiem. Swoją relacją wspierał argumenty Białego Domu. Oto facet, który opisuje ze szczegółami, także aktualnymi po 11 września, broń stanowiącą potencjalne zagrożenie dla USA. Dlatego należy go sprowadzić.
George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezydent wszędzie podkreślał zagrożenie ze strony Iraku. Reżim Saddama Husseina to poważne i rosnące niebezpieczeństwo. Irak obecnie rozwija i doskonali urządzenia do produkcji broni biologicznej. Mówienie o produkcji broni biologicznej, czegoś, co mogło mieć przeraźliwe skutki, to było to, czego im było trzeba. To jeden z ważniejszych oficerów wywiadu w Stanach. Irak był jego terenem działania, w związku z tym doświadczył silnych nacisków ze strony Białego Domu. Na spotkaniach, w których wtedy uczestniczyłem, w tym parę z Białym Domem, głównie omawialiśmy, w jakiej postaci należy przekazać światu te informacje. Dla popleczników wojny nieważne było, czy podane fakty są dobrze udokumentowane, wiarygodne, poparte przez inne źródła. Najważniejsze było, jak na wojnę zareaguje świat. Biały Dom miał pomysł, by Kirkball wystąpił w amerykańskiej telewizji i opowiedział o broni. Byłby to znakomity argument przemawiający za koniecznością wojny. Prezydent miał wygłosić w kongresie doroczne orędzie do narodu. Potem Kirkball miał wystąpić w telewizji. Jednak Federalna Służba Wywiadowcza BND chroniła swoje superziódło i nie pozwoliła Amerykanom z nim rozmawiać. CIA nawet nie znało jego prawdziwego nazwiska. Agenci niemieccy nigdy nie przedstawili przekonującego wytłumaczenia, dlaczego nie pozwolili nam na bezpośredni kontakt. Niemcy powinni odpowiedzieć na wiele pytań. Nie tylko źle poprowadzili zdrajcę, w fatalny sposób ułatwili sprawę tym, którzy chcieli podjąć akcję. Gdy Bush przystępował do wygłoszenia orędzia, być może najważniejszego w czasie swojej prezydentury, zniknęły wszelkie wątpliwości dotyczące wiarygodności Kirkballa. Wiemy, że Irak w późnych latach 90. miał kilka ruchomych laboratoriów broni biologicznej. Produkowały broń z zakaźnymi wirusami i mogły się przemieszczać z miejsca na miejsce. Przed 11 września wiele osób na świecie wierzyło, że Saddama Husseina można powstrzymać. Jednak broń chemiczną, śmiertelne wirusy i sieć terrorystów trudno powstrzymać. Wracamy do Niemiec, ponieważ odkryliśmy nowe szczegóły związków Kirkballa z władzami niemieckimi. Trzy dni po jego nagłym zniknięciu 20 oficerów sił specjalnych wkroczyło do mieszkania na oczach zdumionych sąsiadów. Słysząc megafon, człowiek zastanawia się, co się dzieje. Kiedy zapytaliśmy władze o to najście, napotkaliśmy mur milczenia. Nie wiadomo, dlaczego tak szybko zniknął, ale nie powstrzymało to sąsiadów od spekulacji. Chodziły plotki, że ściga go ktoś z jego kraju za zdradę. Inni mówili, że podrobił swoje nazwisko. Drugą plotkę mogliśmy sprawdzić, bo znaliśmy jego prawdziwe nazwisko. Jednak w urzędzie miasta nie znaleźliśmy nikogo zarejestrowanego pod tym nazwiskiem. Ślad się urywał. Zdecydowaliśmy się pójść innym tropem. Przyjechaliśmy do Iraku, do rodzinnego kraju Kirkballa, jego rodzinnego miasta Bagdadu. Tu dorastał jako dziecko. Kiedyś były to sympatyczne przedmieścia.
6 lat po inwazji to jedna z najniebezpieczniejszych okolic kraju, a nawet na świecie. Uzbrojona ochrona daje nam 15 minut na filmowanie. To jego dom rodzinny. Dorastał jako najmłodsze z 9 dzieci. Nikt nie chce wystąpić w telewizji, więc ruszamy dalej. Te budynki tuż pod Bagdadem miały być centrum irackiej tajnej broni biologicznej. Pozwolono nam wejść do budynków, w których według sekretarza stanu USA ukrywano jedną z najgroźniejszych broni. Dowiadujemy się, że rzeczywiście Curveball kiedyś tu pracował. Odszukaliśmy jego byłego szefa. Miał ogromne poczucie humoru. Traktowałem go jak syna. To były szef Curveballa, który pamięta ich pierwsze spotkanie. Na pierwszym spotkaniu był bardzo przekonywujący. Potrafił się sprzedać. Wideo ze ślubu doktora Freaha z 1993 roku. Pierwsze zdjęcia ukazujące tajemniczego Curveballa. Szef zaprosił nowego pracownika, uroczego inżyniera, na swój ślub. Jednak wkrótce po ślubie Rafid zaczął pokazywać drugą stronę swojej osobowości. Odkryliśmy, że nas oszukuje. W firmie Rafid był dobrze znany jako kłamca. Nikt mu nie wierzył. Wiadomo było, że jest wrodzonym kłamcą, nie mającym odrobiny wstydu. Były również podejrzenia o korupcję. Firma miała przed sobą dużą uroczystość, więc szef postanowił dać młodemu inżynierowi drugą szansę. Wśród gości miał być nawet zięć Sadama Husseina. Przygotowano kwiaty dla zięcia Sadama, a Rafid był odpowiedzialny za zakupy. Według szefa Rafida ten sfałszował rachunki wydatków i został przyłapany. Gdybyśmy dali znać policji, wylądowałby w więzieniu. Ale nie chcieliśmy mu marnować życia w tak młodym wieku. Kiedy został zwolniony w kolejnej pracy, znowu popełnił nadużycie, a potem kolejny raz. Jego metoda pracy to najpierw zdobywanie zaufania ludzi, z którymi pracuje, pokazywanie się z najlepszej strony, a kiedy już zdobywa zaufanie, robi przekręt. Tym razem policja iracka ma nakaz aresztowania. Rafid ucieka z Iraku. Cztery lata po ucieczce z kraju jego opowieści jako Curveballa nabierają znaczenia w tym przemówieniu. To pistolet startowy do wojny. Powaga tej chwili polega na powadze zagrożenia świata ze strony irackiej broni masowego rażenia. Było to wyjątkowe przemówienie. Moim zdaniem był to najsilniejszy argument przedstawiony amerykańskiemu społeczeństwu i szerszej międzynarodowej publiczności, która dyskutowała powody do rozpoczęcia wojny. Nie ma mowy, byśmy zostawili Saddamowi Husseinowi dostęp do broni masowego rażenia przez kolejne miesiące, nie po wrześniu 2001. Mamy z pierwszej ręki opis fabryk na kółkach i szynach produkujących broń biologiczną. Colin Powell nie chciał wziąć udziału w naszym filmie, jednak jeden z jego pracowników powiedział nam, że Powella nigdy nie poinformowano o wątpliwościach dotyczących Curveballa i ruchomych laboratoriów. O niczym takim nie wiedziałem, dopiero sam później się dowiedziałem.
To człowiek odpowiedzialny za przemówienie Powella. Był jego najbliższym współpracownikiem przez ponad 15 lat i szefem personelu. Wie, że jego szef miał własne wątpliwości, czy Irak w ogóle posiada broń masowej zagłady. Zastanawiał się, co będzie, jeśli wyślemy 500 000 żołnierzy, przeszukamy cały kraj i niczego nie znajdziemy. Najwyraźniej sekretarz stanu miał poważne wątpliwości. Według szefa jego personelu, Powell wielokrotnie próbował się upewnić, czy szef CIA, George Tenet i samo CIA mówią prawdę. Pamiętam, jak zwrócił się do szefa CIA i zapytał, czy ten potwierdza wszystko to, co Powell przed chwilą zaprezentował. I Tenet odpowiedział, że tak. Dyrektor CIA George Tenet i jego zastępca skłamali sekretarzowi stanu. Informacje, które mu podali, nie były tak wiarygodne, jak to przedstawiali, a to dla mnie znaczy kłamstwo. George Tenet, szef CIA, nie chciał wystąpić w naszym filmie. Jego szef personelu również odmówił. Dlatego nie możemy przypisać im kłamstwa. Przez miesiąc wewnątrz CIA toczyła się gorąca dyskusja co do prawdziwości relacji Kerbola. Wiemy, że jeden z agentów ostrzegł dyrektora na kilka tygodni przed przemówieniem Powella. Tenet kategorycznie przerwał falę powtarzających się maili od agenta. Wojna i tak wybuchnie niezależnie od tego, co Kerbol powiedział czy nie powiedział, a szanowne władze nie są specjalnie zainteresowane, czy Kerbol wie, o czym mówi. Wiemy, jak wyglądają czołgi, pompy, kompresory i inne części. Wiemy, jak pasują i jak działają. Szanse na odszukanie człowieka, który był źródłem informacji, są bardzo mgliste. To miasto ma ponad 400 tysięcy mieszkańców. Odwiedzamy dzielnicę po dzielnicy po otrzymaniu cynku, że on tu teraz mieszka. Przepraszam, widziała pani tego mężczyznę? Niestety nie. Docierają do nas pogłoski, że człowiek kryjący się pod kryptonimem Kerbol wyjechał już z Niemiec. Potem dostajemy telefon, który w jednej chwili wszystko zmienia. To się zdarzyło przed moim biurem. Robiłem kawę klientowi, kiedy on przeszedł, rozmawiając przez komórkę. Gdybyście przyjechali 10 minut wcześniej, przeprowadzilibyście z nim wywiad. Może znów się pojawi, usiądziemy i poczekamy. Czas mija. Nagle po drugiej stronie ulicy widzimy to, na co czekaliśmy. Znaleźliśmy go. Znaleźliśmy Kerbola. Mamy pecha, tramwaje jeżdżą w tej i nie możemy przejść przez ulicę. Widzieliśmy go jedynie przez chwilę, bo wszedł do budynku, do którego nie mogliśmy wejść. Czekaliśmy całe wieki. Zniknął z powierzchni ziemi. Potem jeden z jego byłych sąsiadów twierdził, że zna jego obecny adres. Wyruszamy do innej części miasta. Zna pani tego człowieka? Tak. Jest moim częstym klientem, przychodzi tutaj, ale nie wiem, gdzie mieszka. Gdzieś tam.
Po kolejnym cynku ustaliliśmy, że wiecznie znikający człowiek mieszka w tym budynku. Siedzimy i czekamy. Przemówienie Powella już się skończyło. Przekonało wiele osób na całym świecie. Setki ludzi mówiło, że wierzy, bo to powiedział Colin Powell. Ludzie mówili, że Powell jest równie wiarygodny jak Matka Teresa. Dlatego sekretarz stanu i wiarygodność jego przemówienia były tak ważne dla tych, którzy chcieli wojny. W Iraku działali eksperci. 4 dni po przemówieniu inspektorzy odwiedzili budynki, które miały ukrywać śmiertelny arsenał. Oczywiście inspektorzy ONZ-owscy muszą natrafić na ruchome laboratoria, które Powell opisał tak szczegółowo. Do wojny zostało 40 dni. Kiedy dotarłem do tego miejsca, nie stwierdziłem, by to było to, o którym mówił Powell. Jednocześnie pomyślałem o tym, jak znowu fatalnie zawiódł wywiad. Ten człowiek był inspektorem wojsk ONZ-owskich, ekspertem od broni biologicznej i szefem ekipy inspektorów. Okolica wyglądała zwyczajnie jak reszta przedmieść Bagdadu. Nikt się nas tam nie obawiał. To nie był zakład wojskowy, tylko zwyczajne miejsce, kolejny porzucony magazyn pełen złomu. Wszystko wyglądało na popsute. Nie było ochroniarzy. Nie pamiętam żadnych drutów kolczastych, żadnych środków bezpieczeństwa. Można było przejść przez ogrodzenie i zabrać, co się chciało. To nie było miejsce, w którym działo się coś ważnego. Za pomocą tego prostego wyposażenia inspektorzy mogą wykryć nawet najmniejszy ślad ładunków biologicznych. Ich pomiary wykazują, że opowieści Kerfbola tu nie pasują. Inspektorzy ONZ-owscy nie znaleźli śladów broni biologicznej, mimo że kilkukrotnie przewrócili miejsce do góry nogami. W 10 innych lokalizacjach wskazanych przez Kerfbola również niczego nie znaleźli. Gdybyśmy twierdzili, że znajduje się tam coś godnego uwagi, znaczyłoby to, że jesteśmy niekompetentni i kłamiemy. Ta bomba zaczęła tykać i zachwiała podstawowymi argumentami do rozpoczęcia wojny przedstawionymi w przemówieniu sekretarza stanu. Wskazane miejsce było zwykłym magazynem rolniczym. Taką wiadomość przekazali inspektorzy ONZ-owscy swoim szefom w Nowym Jorku. Do wojny zostało 30 dni. Nic nie mogło powstrzymać tych wydarzeń. Piłka była w grze. Demitros Perikos był szefem personelu wojskowych inspektorów ONZ-u. W naszym filmie po raz pierwszy opisuje tajne spotkanie z szefami wywiadów i ambasadorami USA oraz Wielkiej Brytanii na temat rewelacji Kerfbola. Byli rozczarowani. Mieli nadzieję, zarówno USA, jak i Wielka Brytania, że uda się przynajmniej stworzyć na tej podstawie jakąś ofensywę informacji przeznaczonych dla świata. Ale się nie udało. Cała sprawa miała cel polityczny. Chcieli wyeliminować Saddama i zlikwidować jego reżim. Można było tego dokonać, dysponując odpowiednimi oskarżeniami. W tym wypadku oskarżenia były bezpodstawne. Ambasadorzy i oficerowie wywiadu najwyraźniej wiedzieli, że to, co Kerfbol powiedział Niemcom, było nieprawdą, ale USA i Wielka Brytania postanowiły tę wiedzę zachować dla siebie. Skoro jednak inspektorzy ONZ-owscy również o tym wiedzieli, dlaczego tego nie opublikowali? You
Nie można od tak sobie pójść do CNN-u i wszystko opowiedzieć. Trzeba trzymać się procedury. Raport jest dla Rady Bezpieczeństwa. W czasie tajnego spotkania Niemcy zostali poinformowani, że ich źródło kłamie. Dziś Niemcy twierdzą, że nie byli tym zaskoczeni. Wprost przeciwnie. Już o tym wiedzieli i podobno bezpośrednio ostrzegali USA, aby nie wykorzystywać informacji Curveballa. Ostrzegamy przed wykorzystywaniem tych fałszywych informacji. Uważamy je za całkowicie niepoparte faktami. Jeżeli je wykorzystacie, musicie sami ponieść konsekwencje. Niemiecki ambasador w ONZ twierdzi, że potajemnie ostrzegł USA i CIA. Byliśmy zszokowani. Osłupiałem, widząc, w jaki sposób sprawa była przedstawiona, chociaż nie została poparta faktami. Nie wykorzystuje się takich materiałów. Niemiecki rząd był jednym z najaktywniejszych i najgłośniejszych oponentów wojny na czele z kanclerzem. Muszę przestrzec przed grami wojennymi i wojskową interwencją. To nie dla nas, proszę państwa. Gdy ulice niemieckich miast zapełniły się setkami tysięcy protestujących przeciwko wojnie, rząd niemiecki posiadał skandaliczną informację. Supercred Curveball sprzedał Amerykanom kit, który teraz sekretarz stanu i prezydent uparcie powtarzają. Dlaczego zatem Niemcy nie ujawnili tego, co wiedzieli? Nie chcieliśmy drażnić Amerykanów. Chcieliśmy być przyjaźni i znaleźć sposób na wyjście z sytuacji, która mogła się skończyć katastrofą. Dlaczego nie ujawniliście tego? Bo to nie zmieniłoby sytuacji. W dyplomacji różnie się postępuje. Obwinianie Amerykanów i upokarzanie ich po prostu nie miało sensu. Wkrótce po przemówieniu Powella mnóstwo ludzi wiedziało, że cała historia Curveballa i ruchomych laboratoriów to czysta fantazja. Jednak była to tajemnica ukrywana przez szefów ONZ-u, ambasadorów i szefów wywiadu z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nikt nie zaalarmował. Pozwolono, by jastrzębie spragnione wojny dalej straszyły świat iracką bronią biologiczną. Ma broń masowej zagłady, najstraszliwszą na świecie. Stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i naszych obywateli oraz sojuszników. Miesiąc później prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone przystępują do wojny z Irakiem, by uwolnić świat od irackiej broni masowego rażenia. Spędzamy w Niemczech dwa długie dni na obserwacji wejścia do budynku. Wreszcie późnym popołudniem drzwi się otworzyły. Mr. Rafit? Jestem reporterem duńskiej telewizji i chciałbym z panem porozmawiać. Wyłączcie kamerę. Już. Chcemy się umówić na spotkanie, ale mówi, że wezwie policję. Wzywam policję. Jego pogróżki nie są czcze. Próbujemy go przekonać i wreszcie zaprasza nas na kawę.
Opowiada nam, że pisze książkę o tym, co przeszedł w trakcie przesłuchań. Potem z drugiego końca mieszkania dzwoni do kogoś. Po kilku minutach już wiemy, dokąd dzwonił. Pojawiają się trzy policyjne wozy z włączonymi syrenami. Filmujemy ich przyjazd, ale zapis już nie istnieje, na skutek tego, co wydarza się kilka minut później. Sześciu uzbrojonych policjantów wkracza do mieszkania i wyprowadzają nas stamtąd bez żadnego wytłumaczenia. Raptem znaleźliśmy się w samym środku skomplikowanych relacji Niemiec z Kerfbolem. Niemcy twierdzą, że wiedzieli, iż facet kłamie, bo był zdrajcą. Na ogół zdrajcy, którzy fabrykują informacje, muszą zostać spaleni, jak to się mówi. Trzeba ich odciąć, nie płaci im się, nie dopuszcza do nich nikogo, nie chroni. Nie istnieją. W przypadku Kerfbola Niemcy nadal mu płacili i nim kierowali. Policja niemiecka zakazała nam się zbliżać i kontaktować z Rafidem. Wyłącz kamerę, oddaj. Policjanci zarekwirowali kamery i bezprawnie próbowali zniszczyć zapis. Jeżeli je zniszczycie, będziecie mieli poważne kłopoty. Na próżno próbowaliśmy dotrzeć do niemieckich władz, by się dowiedzieć, dlaczego nadal chronią Rafida. Kłopot z takimi zdrajcami polega na tym, że mogą pójść do mediów i zacząć opowiadać. Ta ochrona jeszcze wiele lat po wojnie zdumiewa tych, którzy wciąż płacą wysoką cenę za jego opowieści. Dlaczego ten facet jest chroniony? Wszyscy wiedzą, że jest kłamcą. Dlaczego ten facet jest chroniony przez Federalną Służbę Wywiadowczą BND i rząd niemiecki? Dostał pieniądze za sprzedanie własnych rodaków. Za kłamstwa. Przez to kłamstwo 1 300 000 Irakijczyków zginęło. Mamy 4 miliony sierot, 1 000 000 wdów. Niewinni Irakijczycy byli zabijani przez Rafida, George'a Busha i jego kłamców. Dla Freaha raporty Kerfbola miały natychmiastowe konsekwencje. Kiedy po wojnie CIA szukało niesławnej broni biologicznej, dyrektor Frea został zatrzymany przez siły wojskowe. Pamiętam facetów z CIA, wielkich facetów z wielkimi karabinami. Cały teren został otoczony przez czołgi, samoloty, helikoptery. Po zatrzymaniu nastąpiła seria 20 ostrych przesłuchań. On i jego najbliższa rodzina uciekli z Iraku. Dalsza rodzina postanowiła zostać, mimo krwawego chaosu, który nastąpił po inwazji. Moi dwaj kuzyni zostali zabici jak owce. Na oczach ich dzieci. A gdyby takich dzieci... Przepraszam.
Skandal z bronią, której nie znaleziono w Iraku, przysporzył sporych kłopotów przywódcom, którzy użyli tego argumentu do rozpętania wojny. Blair kłamał, tysiące zginęło. Od 5 lat były premier brytyjski jest wiele godzin przesłuchiwany przez 3 komisje. Jest oskarżony o wykorzystanie władzy politycznej do stworzenia zagrożenia, które nie istniało. Twierdzenie, że autoryzowaliśmy czy kazaliśmy naszym agencjom wywiadowczym to wszystko spreparować, jest absurdalne. W Stanach CIA jest oskarżane o to samo. Po usłyszeniu, że oświadczenia są mylnie przedstawiane, kiedy pan wstrzymuje dalsze działania? Takie postępowanie raczej się wyklucza, prawda, panie Tenet? Fala krytyki i skandalu rząd niemiecki jednak pozostawiła nietknięty, ponieważ twierdził, że ostrzegał USA i CIA przed curveballem. Ostrzegaliśmy Amerykanów, że te informacje są nieprawdziwe i nie należy ich wykorzystywać. Tymczasem wydarzyło się coś w Reichstagu, co nie zgadzało się z zapewnieniami o ostrzeżeniach. Wywiad niemiecki informuje członków komisji kontrolnej o swojej pracy i po raz pierwszy członek niemieckiego parlamentu ujawnia, co agencja powiedziała o curveballu w okresie kilku miesięcy poprzedzających wojnę. Oglądałem z kolegami przemówienie Powella na żywo i stwierdziłem, że w dużej mierze zgadza się z tym, co BND przekazało nam kilka tygodni wcześniej. Flieger był członkiem parlamentu, rzecznikiem Komisji Spraw Zagranicznych i członkiem Komisji Kontrolnej BND przed wybuchem wojny. Specjalnie zapytaliśmy o przemówienie sekretarza stanu. Czy to prawda? BND nie sprawiało wrażenia, że coś jest nie w porządku, wprost przeciwnie. W tym samym czasie szef BND tak napisał o curveballu w ściśle tajnym liście do dyrektora CIA George'a Teneta. Źródło jest wiarygodne, jego raporty są wiarygodne. Zagrożeniem dla Saddama Husseina posiadanie takiej broni jest wyjątkowym atutem. Mogą dostarczyć tę broń terrorystom. Jest tylko kwestią czasu, kiedy międzynarodowy terroryzm będzie miał do tego dostęp. Źródło. Źródłem informacji był naoczny świadek, iracki inżynier chemik, który nadzorował jedno z tych urządzeń. Curveball był im niezbędny do uzyskania poparcia dla wojny. Bez jego informacji wojna by nie wybuchła. Przedstawiamy wam fakty i wnioski w oparciu o solidny wywiad. Kulisy. Wiadomo, że jest wrodzonym kłamcą, nie mającym odrobiny wstydu. Zadziwiające było to, że Rafit opowiadał już gorsze kłamstwa, ale dopiero to niewielkie kłamstwo rozpętało łańcuch wydarzeń, które w końcu doprowadziły do wojny w Iraku. Mogą w miesiąc wyprodukować wystarczająco dużo komponentów do broni biologicznej, by zabić tysiące ludzi. Rozgrywający. Powinienem podać się do dymisji, zrezygnować, odejść, umyć od tego ręce i uciec od tej afery. Wiedziałem, że jeśli zostanę, nie będę mógł się swobodnie wypowiadać. Stałem się persona non grata. Twierdzenie, że autoryzowaliśmy czy kazaliśmy naszym agencjom wywiadowczym to wszystko spreparować, jest absurdalne. Wyłącz kamerę. Oddaj. Dlaczego ten facet jest chroniony przez Federalną Służbę Wywiadowczą BND i rząd niemiecki? Nie wolno wam.
To koszmarna historia, która miała bardzo poważne konsekwencje. Człowiek, który okłamał świat. Dokument nasz opowiada historię znaną dotąd niewielkiemu gronu osób. Szukamy pewnego Irakijczyka, zdrajcę, przez którego świat wplątał się w wojnę w Iraku. Jego zeznanie stało się kluczowym fragmentem przemówienia amerykańskiego sekretarza stanu Colina Powella, nakłaniającego do wojny w Iraku. Saddam Hussein posiada możliwości produkowania broni biologicznej na wielką skalę. Szukamy człowieka, który dostarczył Powellowi szczegółowych informacji o tajnym arsenale broni biologicznej w Iraku. Wieści o nim docierały z safe house'ów niemieckiego wywiadu do najtajniejszej siatki CIA, a stamtąd do sekretarza stanu i samego prezydenta. Wiemy, że od końca lat 90. Irak posiada kilka laboratoriów broni biologicznej. Wystarczy jedna fiolka, jeden kanister i jeden samolot do naszego kraju, by jednego dnia spowodować niewyobrażalną zagładę. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by taki dzień nigdy nie nastąpił. Ścigamy ducha. Jednak jesteśmy zdecydowani go odszukać. Wydaje się, że zszedł do podziemia. Zaczęliśmy nasze poszukiwania agenta Curveball od niemieckiego Centrum Uchodźców. W grudniu 1999 roku przekroczył bramę centrum, by poprosić o azyl. Wkrótce został przeniesiony. Był irackim inżynierem i niemieckie służby natychmiast się nim zainteresowały. Dostarczył interesujących i szczegółowych informacji. To były generał CIA, bezpośrednio mianowany przez prezydenta Busha do odszukania arsenału po wojnie. Zapoznał się z wszystkimi tajnymi raportami z przesłuchań Curveballa przez Niemców. Jest sporo materiałów potwierdzających jego wiarygodność, ponieważ pracował w miejscach, gdzie mógł wiele rzeczy zaobserwować. W swoich safe house'ach w Monachium i Norymberdze Federalna Służba Wywiadowcza BND rozpoczęła serię przesłuchań Curveballa. Zainteresowali się nim, bo twierdził, że coś wie o przemyśle zbrojeniowym. Nie wiedzieliśmy, co robi Saddam, dlatego wszystkie służby wywiadowcze Europy rzuciły się na irackiego zdrajcę. Nie wiedzieliśmy, co Saddam knuje. A Curveball wydawał się wiedzieć. Niemieckie raporty pokazują, że posiadał szczegółową wiedzę o arsenałach zabójczej broni zgromadzonych w niepozornych budynkach w pobliżu stolicy Iraku. Była to broń zagłady cywilizacji w rękach nieodpowiednich ludzi, którzy mogli zniszczyć całe społeczności. Dlatego staraliśmy się gromadzić informacje. W USA niezwykle ceniono fakt, że coś się znalazło. Dla niemieckiej służby wywiadowczej BND raporty Curveballa znaczyły, że mogą dostarczyć kolegom z CIA coś, czego Amerykanie najbardziej pragnęli – wglądu w najtajniejszą broń biologiczną produkowaną w Iraku. Iracki uchodźca, źródło tej wiedzy, doskonale się do tego nadawał. Zaledwie po 3 tygodniach po pobycie w centrum uchodźców przeniesiono go do tego idyllicznego miasteczka położonego w pięknej okolicy. Zamieszkał we własnym mieszkaniu opłacanym przez niemieckie służby. Namierzyliśmy to mieszkanie.
Jednak człowieka o kryptonimie Curveball tam nie było. Zapukaliśmy do sąsiadów. Witamy. Mamy tu pewne zdjęcie. Tak, znam go. Mieszkał tuż obok, w tamtym mieszkaniu. Bardzo szybko się wyprowadził. Rano jeszcze był, po południu już go nie było. W centrum uchodźców inni Irakijczycy tkwili całymi latami. Jednak żaden z byłych znajomych Curveballa nie zgodził się wystąpić przed kamerami, by nie narazić siebie i krewnych w Iraku. Dowiedzieliśmy się, że prawdziwe nazwisko Curveballa to Rafit i że całkiem nieźle mu się żyło. To był luksusowy apartament z drogim komputerem, telewizorem, komórką.